Cześć, prosiliście mnie o to, żeby nagrać dla Was kolejne wideo z tym, jak poradzić sobie z lękami, z oporami przy kobietach, więc właśnie nagrywam. Dużo mężczyzn ma problem z lękami typu lęk przed podejściem, lęk przed pocałunkiem, czy jakiś paniczny lęk, paniczna nerwowość przy kobietach. Więc w tym odcinku chciałem Ci powiedzieć, jak z czymś takim możesz sobie poradzić. Mówiłem już o tym, że warto podchodzić do dziewczyn, warto je zaczepiać, ponieważ to zwiększa też Twoją strefę komfortu. Masz wyższą energię dzięki temu, oczywiście też dzięki temu rośnie Twoja pewność siebie. Ale to Ci chciałem powiedzieć jeszcze o jednej substancji, która zwiększa produkcję serotoniny w Twoim organizmie. Ta substancja to 5-HTP. Możesz to sobie kupić w różnych sklepach ze zdrową żywnością, z suplementami. Ta substancja to bezpośredni prekursor serotoniny. A serotonina, tak jak wiadomo, powoduje, że czujesz się lepiej, czujesz się sztucznie szczęśliwy, można tak powiedzieć, jeśli ją sztucznie wytwarzasz. No i przez to też masz lepszy nastrój, lepszy humor. Serotonina zapobiega depresji, zapobiega różnego rodzaju fobiom. Więc jeśli będziesz sobie profilaktycznie brał ten suplement 5-HTP, to zauważysz, że czujesz się dużo lepiej śpisz, no i na co dzień jesteś dużo bardziej szczęśliwszy. Ja to już stosowałem kiedyś na moich szkoleniach, ale nie chciałem o tym mówić publicznie, nie dlatego, że chciałem tą całą wiedzę zachować dla siebie, ale dlatego, że zbyt częste i zbyt długie branie 5-HTP powoduje, że Twój organizm wytwarza mniej adrenaliny i mniej dopaminy. No i sobie możesz teraz pomyśleć, no i co z tego? No to z tego, że jeśli Twój organizm będzie dużo mniej wytwarzał dopaminy czy adrenaliny, no to będziesz gorzej spał, będziesz źle się czuł i wrócisz do punktu wyjścia. Tak więc ten suplement 5-HTP jest naprawdę świetny, jeśli krótkookresowo chcesz go sobie zażyć, podnieść poziom energii, zwiększyć taką znieczulicę na stres przy podejściu do dziewczyny, no to jak najbardziej Ci to polecam. Natomiast jeśli chcesz go używać długotrwało, codziennie, no to może to skutkować tym, że będziesz czuł się gorzej, będziesz miał problemy z wysypianiem się, ponieważ Twój organizm będzie produkował mniej dopaminy. Więc jak to zażywać? Jak sobie kupisz, to przeczytaj na opakowaniu, jakie są dawki. Ja Ci to polecam zażywać rano i wieczorem, najlepiej na pusty żołądek. I nie przekraczaj dawek, które są na opakowaniu. Bo tak jak powiedziałem, to już jest zabawa neuroprzekaźnikami. Jeśli będziesz tego za dużo brał, no to też możesz sobie zaszkodzić. Najlepiej pójść do lekarza, zapytaj się, czy możesz to zażywać. Jeśli lekarz wyrazi pozytywną opinię, nie ma przeciwwskazań, to jak najbardziej polecam Ci właśnie suplementację 5-HTP, ponieważ działa to naprawdę fajnie, jeśli chodzi o usuwanie różnego rodzaju lęków, fobii, depresji i naprawdę sprawdza się to też, jeśli chodzi o rozwój z kobietami. Wielu z Was właśnie pisało mi, że ma taki paniczny stres, lęk przed podejściem do dziewczyny, więc wydaje mi się, że ten suplement Ci pomoże pod warunkiem, że nie masz innych niedoborów, magnezu czy witaminy D3, chociaż teraz jest tyle słońca, że jak parę razy w tygodniu pojedziesz się poopalać, to myślę, że nie będzie z tym problemu, ponieważ witamina D3 jest naturalnie produkowana podczas opalania, więc to też Ci polecam, ale też zadbaj o właściwą dietę, tak? Jeśli w swojej diecie będzie odpowiednia ilość tłuszczy, witaminy D, która znajduje się w jajkach, to Twój organizm ma z czego produkować testosteron, Ty czujesz się o wiele lepiej, masz więcej energii, masz większą ochotę, apetyt na podchodzenie do kobiet, więc to także się sprawdza. Też to powoduje, że chce Ci się działać, tak? Chce Ci się uwodzić kobiety. Ostatnio jeden z użytkowników napisał, że jego sposobem na stres codzienny i w kontaktach z dziewczynami jest mocny trening. Ja się z tym zgadzam. Sam chodzę na siłownię, sam ćwiczę, tak jak widzisz, lubię treningi siłowe, lubię sobie czasem pobiegać, lubię wykonywać ćwiczenia typowo crossfitowe. Właśnie po to, że to powoduje u mnie wyższy poziom testosteronu. Jeśli ciężko ćwiczysz duże grupy mięśniowe, no to momentalnie do Twojego ciała jest uwalniana dużo większa ilość testosteronu. Mało tego, Ty masz dużo więcej dopaminy wtedy, więc czujesz się taki wewnętrznie dużo bardziej szczęśliwy, radosny, spokojny. Więc jeśli siedzisz w domu przed komputerem, grasz tylko w gry komputerowe, czytasz gazety, oglądasz filmy wieczorem, nic ze sobą nie robisz, to myślę, że to, co powiedziałem w tym wideo, to jest pierwszy krok do tego, żeby właśnie się zmienić, żeby zacząć podchodzić do kobiet
zacząć poprawiać swoje interakcje z kobietami. A przede wszystkim, tak jak mówię, jeśli masz jakiś paniczny lęk przed podejściem do kobiety, to zastosuj ten suplement diety, jakim jest 5-HTP, ponieważ ja to podawałem kursantom na szkoleniach i często efekt był naprawdę zaskakujący. Oni stawali się dużo bardziej wyluzowani. Jeszcze jak przebywali ze mną przez 2-3 dni, no to ten stres całkiem z nich schodził, pozbywali się tych wszystkich fobii, lęków, oporów przed podejściem, więc naprawdę polecam. Jeśli wideo się podobało, jeśli Ci pomogłem, to zasubskrybuj kanał, pokaż znajomym, a my widzimy się w kolejnym odcinku.